partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. I zadaję Ci to pytanie, ponieważ szukam rozgrzeszenia i potwierdzenia naukowego, że to jest okej i że to, że ja piję tę kawę, to nie znaczy, że ja siebie truję. To na początku cześć, tak? I tutaj od razu nam konflikt interesów, ja jestem z kawką tutaj właśnie, więc już możesz się spodziewać, jaka jest moja odpowiedź na ten temat. Kawa jest zdrowa, nie? To jakby trzeba jasno powiedzieć, że kawa jest zdrowa i ma więcej korzystnych właściwości niż niekorzystnych właściwości. Tutaj problem może być jedynie z ilością. Generalnie mówi się, że kawa przynosi największe korzyści tak mniej więcej do 5 kubków dziennie. To jest zawsze trochę problem z definiowaniem tego, tak? Czy kubków filiżanek, tak bardziej, to są filiżanki w zasadzie, tak? Czyli cup po angielsku, ale to jest filiżanka nasza. Tutaj po prostu jeśli przesadzimy z tą ilością, to te korzyści będą mniejsze, ale one też jakieś tam będą, tak? Nie mówię, że jak ktoś pije 10 kaw dziennie, to jest dla niego zdrowe, bo to już pewnie za dużo, no ale pewnie te korzyści gdzieś tam przy 6-7 się kończą po prostu, więc to jest generalnie dosyć dużo kawy, nie? Trzeba tej kawy w siebie wlać całkiem sporo i jeśli ktoś pije właśnie takie 3-4 kawy dziennie, to jest jak najbardziej zdrowe i to jest zdrowe w niemal każdym aspekcie zdrowia, tak? To znaczy, że to wpływa dobrze na zdrowie sercowo-naczyniowe, wpływa dobrze na ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko nowotworów, więc jest to jak najbardziej korzystne. Tutaj są czasem takie niuanse, na przykład, że jak mamy takie kawy, które są parzone w wodzie, albo mają długi kontakt z wodą, czyli na przykład kawa po turecku, taka gotowana, albo kawa z kafetierki, albo kawa z French Pressa, bo są takie trzy rodzaje, które mi przychodzą do głowy, chociaż pewnie jak tam się ktoś zna na kawach, to może jakiś drip coffee też może mieć tego typu właściwości, gdzie tam po prostu długo fusy są w wodzie, to tam przenikają do niej substancje, które mogą zwiększać stężenie cholesterolu LDL, co jest niekorzystne, no i lepiej byłoby tego unikać, szczególnie jak ktoś ma ten cholesterol podwyższony, więc to jest wtedy no, jedna z takich rzeczy, na które trzeba uważać, ale jeśli mówimy, że to kawa z ekspresu, to w ogóle nie ma tego problemu, jeśli mamy kawę, która jest filtrowana przez papier, to też nie ma tego problemu, czyli właśnie, nie wiem, chociażby jakbyśmy z French Pressu kawę przelali przez papier, albo właśnie z takiego ekspresu przelewowego, gdzie tam zazwyczaj jest taki filtr papierowy, albo na przykład jak jest kawa, to się nazywa Airpress, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Aeropress, gdzie taką strzykawką wyciska, nie? To tam też ta kawa nie jest za długo jakoś bardzo w tej wodzie, ale też jest po prostu papierowy filtr, nie? Więc to też rozwiązuje sprawę. Ale generalnie kawa jest jak najbardziej zdrowa. I ja na przykład uważam, że nie ma potrzeby sobie robić jakichś tam detoksów od kawy. No chyba, że nie wiem, ktoś na przykład czuje, że zupełnie jest tą kawę niewrażliwy, na przykład nie chciałby zmniejszyć trochę jej ilość. No to są tutaj pewne przesłanki, że no jest to takie przyzwyczajenie się do kawy. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.